Natalia Skowronek, zapraszam na Infomagnes. Kampania wyborcza do Europarlamentu nabiera rumieńców. We wtorek, 6 maja, w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie z jedynką Prawa i Sprawiedliwości w województwie lubelskim, Waldemarem Paruchem. Nie spodobało się to jednak jednemu z kontrkandydatów, Sławomirowi Dziudzikowi z Demokracji Bezpośredniej, który dzień później złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia wykroczenia. Przed chwilą złożyłem zawiadomienie o możliwości popełnienia wykroczenia przez organizatorów wczorajszego spotkania w budynku Urzędu Starostwa Urzędu Miasta. To było to spotkanie wyborcze jednego z kandydatów na posła do Parlamentu Europejskiego. Sławomir Dziudzik, składając zawiadomienie do prokuratury, powołał się przy tym na artykuł 108, paragraf 1, punkt 1 kodeksu wyborczego, który mówi, że zabrania się prowadzenia agitacji wyborczej na terenie urzędów, administracji rządowej i administracji samorządu terytorialnego oraz sądów. Zdaniem kandydata Demokracji Bezpośredniej doszło tutaj do ewidentnego naruszenia przepisów, ale co na ten temat ma do powiedzenia druga strona konfliktu? O komentarz poprosiliśmy burmistrza Łukowa Dariusza Szóstka, który jest jednocześnie przewodniczącym Zarządu Powiatowego Prawa i Sprawiedliwości w powiecie łukowskim. Pan Dziudzik nie ma czym zabłysnąć, bo przecież jako potencjalny kandydat nie robi żadnej kampanii. W ogóle zastanawia mnie, po co kandydować, jeżeli się nawet nie próbuje wyborców przekonać do swojej osoby, czy chociażby do partii, którą reprezentuje, bo przecież jest kandydatem partii Demokracja Bezpośrednia. Był wczoraj na tym spotkaniu, był w budynku, więc no w jakiś sposób no też złamał prawo, używając znowu jego retoryki. Jest to dla mnie typowa próba autopromocji, takiej darmowej autopromocji. Zrobię bałagan, zrobię jakiś tam mętlik po to, żeby ludzie o mnie mówili. Jaki będzie finał tej sprawy? Najprawdopodobniej wszystko wyjaśni się dopiero po wyborach. Na więcej komentarzy na ten temat zapraszamy do odrębnego materiału już wkrótce w Magnes TV. Kilka tygodni temu na antenie naszej telewizji przedstawiliśmy materiał ze Stoczka Łukowskiego, w którym opowiedzieliśmy o remoncie amfiteatru w Parku Miejskim Chojniak. Teraz nasza kamera gościła na uroczystym otwarciu nowo wyremontowanego ośrodka. Impreza, której najważniejszym elementem było otwarcie nowo wyremontowanego amfiteatru w Parku Miejskim Chojniak, była jednocześnie okazją do zorganizowania tak zwanego pierwszego pierwszomajowego pochodu motocyklowego. Pod tą nazwą kryje się nic innego jak zlot motocyklistów, którzy po mszy świętej zorganizowanej w ich intencji odbyli rajd szlakiem lokalnych kapliczek. Motocykli było przed kościołem, doliczyliśmy się 150, ale w paradzie było ze 250 sztuk, a tutaj no, ludzi jest dużo, ale myślę, że przyjdzie jeszcze więcej wieczorkiem, jak będą zespoły grać. Później wszyscy się przenieśli na tak zwane dechy, gdzie dokonano oficjalnego otwarcia amfiteatru, który od teraz będzie siedzibą klubu weteranów SZOS. Jak powiedzieli nam członkowie klubu, od naszej ostatniej wizyty w Stoczku Łukowskim wiele zostało zrobione, lecz są jednak jeszcze pewne sprawy wymagające ogarnięcia. Tak jak widać, na naszej imprezie dopisało bardzo wiele osób. Postaraliśmy się, dokończyliśmy ten budynek, przemalowaliśmy go na bardzo ładny kolor, przynajmniej nam się tak podoba. Zostało tutaj logo chluba naszego miasta, Ludowy Klub Sportowy Dwernicki. Dorobiliśmy dużo ławek, jest to taka wisienka na tym torcie, że tak powiem. Myślę, że impreza w chwili obecnej na razie wszystkim się podoba i wygląda tak, jakbyśmy chcieli. Jeszcze przyjechały spychacze, które zgarniały ziemię. Z tyłu jest pomieszczenie dla nas klubowe, które zalaliśmy tam posadzkę. Pomalowaliśmy amfiteatr już na gotowo kolorem, farbą. Zrobiliśmy parę ławeczek i zrobimy jeszcze więcej. No troszkę jeszcze trzeba wyrównać teren no i poprosić wójta, żeby nam, burmistrza, przepraszam, żeby nam prąd podłączył. A myślę, że przed wyborami podłączy. W trakcie trwania imprezy odbyło się wiele konkursów, zarówno dla motocyklistów, jak i dla najmłodszych, zorganizowanych przez kilka instytucji z terenu Stoczka Łukowskiego. Całość zakończyła zabawa do białego rana w obecności zespołów Road 66, Medium Plus, Otherside, czy też uczestniczki programu Voice of Poland, Moniki Szostak. Jak zapowiadają członkowie CWS-u, planowane są już kolejne tego typu imprezy. 22 lipca planujemy następną imprezę, ale jej nazwy jeszcze nie znam. Na pewno będzie ciekawa, tak jak ta pierwsza. Będą organizowane również co 2 miesiące, co 3 miesiące jakieś imprezy dla mieszkańców miasta i motocyklistów. Przynajmniej takie mamy założenia, prawda? Postaramy się jeszcze dopracować to miejsce, dopiąć, żeby wszystko było na tip-top. 2 maja w święto flagi Rzeczpospolitej Polskiej tradycyjnie już członkowie Platformy Obywatelskiej rozdawali biało-czerwone flagi. W tym roku rozdali ich ponad 200 sztuk.
Święto flagi zostało ustanowione w 2004 roku po nowelizacji ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych. Od tego momentu, 2 maja, organizowane są różnego rodzaju akcje oraz manifestacje patriotyczne i tak jest również w Łukowie, gdzie członkowie Platformy Obywatelskiej rozdają co roku dziesiątki flag z prośbą o wywieszenie ich na elewacji domów i bloków wielorodzinnych. W tym roku w ciągu pół godziny rozdano ponad 200 flag. Obchodzimy dzisiaj uroczyście Święto Narodowe, Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Zorganizowaliśmy, jak co roku, już po raz 10, akcję rozdawania flag narodowych mieszkańcom oraz zachęcaliśmy ich do rozwieszania tych flag. Wybór 2 maja na Święto Flagi nie jest przypadkowy. Ustawodawcy chodziło o dzień, w którym Polakom towarzyszą refleksje o szczytnych kartach historii Polski, wypełnienie wolnego dnia pomiędzy świętami narodowymi oraz podkreślenie obchodów Światowego Dnia Polonii. Dokładnie 2 maja 1945 roku pierwszy oddział kościuszkowski zdobył kolumnę Zygmunta i tam w Berlinie i tam zawiesił flagę narodową Polski. I drugi powód historyczny to taki, że właśnie 2 maja w czasie PRL-u był nakaz wręcz zdejmowania flag narodowych na terenie Polski i stąd właśnie 2 maja. Kolejna akcja rozdawania flag już za rok. Jak co roku w Łukowie obchodzono uroczystości uchwalenia Konstytucji 3 maja. Zorganizowane były uroczystości oficjalne i biegi trzeciomajowe. Uchwalona w 1791 roku Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie tak nowoczesną jak na tamte czasy ustawą zasadniczą. W 223. rocznicę jej uchwalenia władze samorządowe powiatu łukowskiego, gminy i miasta Łuków zorganizowały uroczyste obchody, które poprzedziła msza święta w kolegiacie pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Łukowie. Następnie nadszedł czas na okolicznościowe przemówienia i część artystyczną przygotowaną przez uczniów z zespołu szkół nr 2 imienia Władysława Świętochowskiego w Łukowie. Kolejnym punktem obchodów było składanie wiązanek i wieńców pod tablicą upamiętniającą uchwalenie Konstytucji 3 maja. Została uchwalona, jak napisano w jej wstępie, dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic. Te słowa obecnie nabierają szczególnego znaczenia. Narodowe Święto Konstytucji 3 maja to uroczysty dzień w kalendarzu Polaków. Uchwaleniem ustawy zasadniczej z 1791 roku wyprzedziliśmy inne kraje Europy. Kraj skłócony i okrojony przez sąsiednie państwa wzniósł się na wyżyny nowoczesnego, oświeceniowego ustawodawstwa. Kolejnym punktem świętowania były tradycyjne już biegi trzeciomajowe pod patronatem Rady Miasta Łuków. W tym roku wystartowało w nich 363 zawodniczek i zawodników, w tym 82 przedszkolaków, 146 uczniów szkół podstawowych, 70 uczniów gimnazjów, 22 uczniów szkół ponadgimnazjalnych i 43 przedstawicieli kategorii Open. Rywalizowali oni na dystansach od 250 do 6400 metrów. Szczegółowe wyniki można znaleźć na naszej stronie internetowej. 3 i 4 maja odbył się pierwszy międzynarodowy turniej piłki nożnej Łuków Cup 2014 zorganizowany przez Dziecięcą Akademię Futbolu DAF. Rywalizacja toczyła się na boisku w Łazach oraz Stadionie Miejskim w Łukowie. W turnieju wzięło udział 10 zespołów z Białorusi, Holandii, Niemiec oraz Polski. Pierwszego dnia rozgrywki toczyły się na nowym boisku w Łazach i były prowadzone w 2 grupach po 5 drużyn systemem każdy z każdym. Do fazy finałowej, która odbyła się następnego dnia na Stadionie Miejskim w Łukowie przy ulicy Warszawskiej, awansowały 3 najlepsze zespoły z każdej grupy. Tak, udało się zorganizować turniej międzynarodowy. Było drużyny chętne, które chciały przyjechać i zagrać sobie w takim turnieju. Także cieszę się, że do tego turnieju doszło. Dzisiaj występuje 10 drużyn, dzieci jest około 100-120. Od nas, z naszej akademii występuje 4 zespoły, drużyny przyjezdne z zagranicy, jak już mówiłem, 3. Zespoły z krajów, z Białorusi, Niemiec, Holandii, z Białorusi to jest to City, Buch City z Brześcia, z Niemiec SV Buchholz i z Holandii Relico E1. Rozgrywki finałowe, które odbyły się 4 maja na boisku łukowskich Orlon, zakończyły się zwycięstwem drużyny Buch City z Brześcia. Drugie miejsce zajęła drużyna DAF 2, w której skład wchodzą dzieci z Łukowa, Zalesia i Okrzei, zaś najniższy stopień podium uzupełnił zespół Wektra z Buczyn. Kolejne miejsca zajęli Naprzód Skórzec, miejsce czwarte,
SV Buchholz z Niemiec, miejsce 5, Relico E1 z Holandii, miejsce 6 oraz Akademia Piłkarska Top 54 Biała Podlaska, DAW 1, DAW 3 i DAW 4, które uklasyfikowały się odpowiednio na miejscach od 7 do 10. Co ciekawe, część drużyn składała się z młodszych chłopców, które w ocenie trenerów umiejętnościami piłkarskimi i grą zespołową nie ustępowały starszym kolegom z boiska. O miejscu tych zespołów w klasyfikacji turnieju zadecydowały jedynie słabsze warunki fizyczne, co na mokrej murawie boiska miało duże znaczenie. Nasi chłopcy nie odstają od żadnych drużyn. Zresztą pierwszy mecz o tym świadczy, jak nasi chłopcy z DAF-u wygrali z Holendrami 2-0. Nie? I także w ogóle nasi nie odstają. To znaczy, że dałbym prognostykiem ku dalszej przyszłości naszej szkółki i tych dzieci, nie? Że to wszystko idzie w dobrym kierunku. Organizatorzy turnieju zadbali również o inne atrakcje dla osób niekoniecznie zainteresowanych rozgrywkami toczonymi na murawie. Pierwszego dnia zorganizowany został pokaz tresury psów policyjnych Komendy Powiatowej Policji w Łukowie, a dzień później pokaz tańca zespołu Twist z zespołu szkół w Świdrach i pokaz ratownictwa medycznego w wykonaniu Małgorzaty Przeździak z Medycznego Studium Zawodowego w Łukowie. Nagrodami za udział w turnieju były puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe, zaś każdy zawodnik otrzymał medal za zajęte miejsce drużyny i słodki upominek. Indywidualnie nagrodzeni zostali również najlepsi zawodnicy z każdej drużyny biorącej udział w turnieju. Jak powiedział Przemysław Wereszczyński z Dziecięcej Akademii Futbolu, turniej umożliwił wymianę doświadczeń i nawiązanie kontaktów, co miejmy nadzieję zaowocuje występami piłkarzy DAF-u w turniejach piłki nożnej organizowanych poza granicami naszego kraju. W długi weekend odbyły się zawody spławikowe o Puchar Burmistrza Miasta Łuków. Zaliczają się one do cyklu Grand Prix Lubelszczyzny. Zawody, w których wystartowało ponad 60 zawodników, zorganizował Klub Seans Lublin, Koło PZW Lublin Haczyk oraz Koło PZW Łuków Miasto. Rywalizacja toczyła się w trzech grupach – seniorów, kobiet i juniorów, którzy łowili ryby przez 2 dni w godzinach określonych w regulaminie. Wcześniej rywalizację poprzedziło losowanie stanowisk oraz nęcenie ryb za nętą, zaś po zakończeniu łowienia pracę rozpoczęła komisja sędziowska. Wyniki dwudniowej rywalizacji przedstawiają się następująco. Pierwsze miejsce w klasyfikacji indywidualnej juniorów zajął Mateusz Gorzkowski z koła Świdnik WSK, który złowił łącznie 2705 gram ryb. Kolejne stopnie podium zajęli Maciej Maruszak z koła Lerby Team Ryki oraz Grzegorz Błaszczyk z koła Seans Lublin 1. Wśród kobiet zwyciężyła Aleksandra Włodarczyk z koła Seans Lublin 2, złowiwszy 850 gram ryb, zaś tuż za nią uplasowały się Paulina Ptak z koła Barakuda Lublin i Natalia Jabłońska z Seans Lublin 1. Z kolei w najbardziej emocjonującej rywalizacji w grupie seniorów pierwsze miejsce zajął Dominik Krasuski z koła Seans Lublin 2, który złowił 5615 gram ryb, a kolejne miejsca zajęli Bogumił Kot z koła Select Lublin 5215 gram oraz Marek Winiarski, Świdnik WSK 4165 gram. Kolejne zawody już wkrótce. 8 maja na 2 miesiące został zamknięty przejazd kolejowy na ulicy Wschodniej. Oznacza to jeszcze trudniejsze dla mieszkańców północnych rejonów Łukowa dostanie się do centrum miasta, lecz po remoncie będzie czekała na nich nowa ulica Wschodnia. Radni powiatowi bowiem przegłosowali wykorzystanie dodatkowych środków na jej przebudowę. Decyzję o realizacji inwestycji podjęto kilkanaście dni temu, zaś na ostatniej nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu radni zatwierdzili jej przeprowadzenie. Postanowili oni zwiększyć planowane wydatki na roboty drogowe z 3 do 6 milionów złotych oraz zaciągnąć dodatkowy kredyt w wysokości 2 milionów złotych z przeznaczeniem na roboty drogowe. Część pieniędzy ma zostać przeznaczona właśnie na budowę ulicy Wschodniej. Przygotowujemy, a w zasadzie w naszym imieniu Zarząd Dróg Powiatowych, konkretny przedmiar robót na ulicę Wschodnią, bo tam będzie położona dość gruba warstwa dwutlenka bitumicznego 6 plus 4. 6 to warstwa wyrównawcza bitumiczna, 4 cm tak zwana warstwa ścieralna. Inwestycja ma być realizowana wspólnie z miastem i gminą Łuków, to też wymagana jest zgoda ich samorządów. W przypadku miasta taka zgoda na udzielenie pomocy finansowej powiatowi łukowskiemu ma zostać podjęta na sesji, która odbędzie się 14 maja. Na długości 2 km 250 metrów, szerokość jezdni 7-metrowa, więc w położeniu takiej warstwy bitumicznej, wzmocnieniu specjalną siatką. Uważam, że nawet ten duży ruch ciężarowy nie powinien tej ulicy zniszczyć. Więcej informacji na ten temat można obejrzeć w odrębnym materiale w Magnes TV. To już wszystkie wiadomości w tym tygodniu. Na kolejne wydanie InfoMagnes zapraszamy już za tydzień.